I co, panie Matku? Już, już, już. Damy radę to otworzyć? Już chyta. Jest! To jest! Mamy to! Ja mam chrypę, dawaj. Bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz. Dobra, dawaj, kolega Marek nie chce mówić, nie, więc pokażę wam palcem, gdzie dzisiaj idziemy. A co tam będziemy robić? Chodzić. No dobrze, słuchajcie, Stowarzyszenie Wrazidlok załatwiło wejście do tego jakże niezwykłego budynku. Czekamy, aż zbierze się grupa osób zainteresowanych i mamy nadzieję, uda nam się wejść do środka. A co będzie w środku? Zobaczycie w dalszej części materiału. Też. Prawda, panie Marku? No, jak to poskłada, to będzie. Czyli gdzieś za jakieś 3 miesiące. W tym odcinku zabierzemy was do przepięknego budynku, jakim jest dawny hotel Admiral's Palace, znajdujący się w Zabrzu przy ulicy Wolności. Jest to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Wrazidlok, które udostępniło ten obiekt do zwiedzania, jak i również miastu Zabrze, które ten obiekt przejęło. My często organizujemy różne wydarzenia, zwiedzamy takie miejsca, które są niedostępne. Cóż wiemy o tym budynku? Wiemy, że powstał w latach 1924-1928. Z uwagi na to, że bryła tego hotelu na tamte czasy była bardzo wyniosła, bardzo elegancka. Niektórzy nazwali ten hotel zabrzańskim drapaczem chmur. Hotel otwierano etapami. Najpierw w 1926 roku na parterze uruchomiono piwiarnię. Kilka miesięcy później na pierwszym piętrze ruszyły kawiarnia, restauracja i sala balowa na kilkaset osób. Również w tym roku gotowy był dach i ogród znajdujący się na tym dachu z kręgiem tanecznym dla ponad 300 gości. Przejdźmy do części hotelowej. Hotel zajmował piętra od 2 do 4 i otwarto tą część hotelową w lutym 1928. W hotelu znajdowało się 50 pokojów. Miały umywalki z bieżącą wodą. Na każdym piętrze znajdował się prysznic i telefon. Jeszcze marmurowe tablice, słuchaj. Stare czasy. Z halogenu. Ale zobacz tutaj, panie Marek. Słuchajcie, ten hotel jednak kryje troszeczkę tajemnic. Na przykład taką klapkę. Tu ta jest. Klapka rewizyjna. I dostęp do pionów wodnych. No tak wygląda nagrywający. A tam jest ten drugi oszołom. Proszę, pokój, szafa z lustrem. Spójrzcie, w każdym pokoju taka sama toaletka. Każdy pokój zasadniczo tak samo.
po wojnie hotel stopniowo tracił swoją świetność. Zmieniały się jego nazwy. Ostatnia nazwa tego miejsca brzmiała Hotel Monopol. Po transformacji systemowej hotel opustoszał, a dzierżawcy sprawiali kłopoty. Przez szereg lat na parterze i pierwszym piętrze działał jeszcze duży oddział jednego z banków. Jesteśmy w mega tajnym miejscu. Spójrzcie tutaj. Powietrzna ta cała. No, powietrzna. To sobie leci tutaj. I tam do góry, do góry, do góry, piętro wyżej. I piętro niżej, tam ziemię tu. Taki gadżet. Mamy tu łazienkę. Gdzie mi tu łazisz? Przepraszam. Lamy. Trzymajmy się, lamy to się nie po... Ale zobaczcie. Rok 25 czerwca 1993 roku. I tu już mamy część, o, na przykład rezerwa po polsku, gniazdka. A tutaj rezerw, widzisz, rezerwa, Zimmer 406, o, o widzisz. Korytarz i toalety, o, 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 o. Proszę, kiedyś to potrafili... Wszystkie paszroby wykręcone. No. Kiedyś to potrafili robić ładne rzeczy. O! A to jest do toalety, która jest zajęta. A, możliwe. Widzisz, tu czekaj, jeżeli tak, jeżeli mam rację, to tu gdzieś powinna być jakaś krańcówka, chyba że to działa z wyłącznikiem światła razem, wiesz? Prawdopodobnie. Że załączałeś światło i... No, kto by się spodziewał? Kolejna łazienka, tu się nikt nie kąpie, ale spójrzcie. Panie Marku, pan pozwoli. Do czego jest ten czerwony sznurek? Do pociągnięcia. No to pan... No nie, słuchajcie, nie, normalnie ty, ale na mocno to pociągnąłeś. No to zaraz ktoś przyleci. Ktoś przyleci z ten... Żeby ci pomóc. Wyjdź z wanny, bo ty stary już jesteś. Dobra, kolejne piętro i mamy pocztę? Mamy pocztę. Bo tu był co? Zamudowane czy nie? Jest otwarte. Tu mamy dźwig towarowy. Na czym polega instrukcja działania dźwigu? Musicie się sami doczytać. I znowu widzicie skrytkę. Pan tu poświęci, panie Marku. Widziałeś ten? Nietypowy. Widzicie, znowu mamy miejsce na pocztę. I tutaj mamy ładny zlew. Tym razem znowu wyjdziemy sobie wejściem dla służby. Ups! Co? Nie, ale te schody, powiem ci szczerze, pozostawiają dużo do życzenia. W sumie jak spadnę, to będzie tylko i wyłącznie potwierdzenie faktu, że grawitacja działa. Chodź. Tu musisz na trupa uważać. Lego. On tu leży. O, sypią się. O, nie leci. I nie spadłeś, no. Aha, tu zamiast, widzisz, szybu, mamy teraz wentylację zrobioną. Ktoś wykorzysta. A tu nie wiem, czy tu jakaś sortownia nie była, Marek?
Bo to by tak mogło być. Drugie, trzecie, czwarte piętro. Albo jakiś magazyn na puściel. Ale tu pisze tylko, że znaczy jest napisane, że nie można palić. To nie pala. Co jest najfajniejsze? Przeszliśmy ten hotel wzdłuż, wszerz, w górę, w dół. Na pewno będzie skrywał dużo tajemnic. Jego wystrój jest naprawdę ciekawy i w 1928 roku musiał robić wrażenie. Bardzo nam się podobają skrytki na korespondencję, w zasadzie te rury, przez które według nas przepuszczana była korespondencja. Ale największe wrażenie zrobił oczywiście sejf i pomieszczenia związane ze skarbcem po istniejącym wcześniej banku. Coś wymyślił. Słuchajcie, pokażemy wam miejsce, do którego na co dzień nie było dostępu. Panie Marku, otwieramy. Tradycyjnie kod otwieramy. 1, 2, 3 i 4. 4, dobra. Tak. I otwieramy. O ale... kurde, krata jeszcze. O! Dobra, słuchajcie, krata. Ktoś zostawił po prostu. Kolejny kod? No, spróbuj 1, 2, 3, 4, hasło. 1, 2, 3, 4, szak. No i teraz tu kółeczko, 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 nie tam. Ktoś idzie? Ktoś idzie? To! Nie uciekamy. Jest! Jeszcze krata. No z tym będzie problem chyba. Ale klucze wiszą. Nie da rady. Na bok się chyba przesuwa. Nie. Może kiedyś. Nie otworzysz. Mnie to nie spójrzcie, co jest tutaj. Tam były pieniądze. Spójrzcie. Tam jeszcze mamy jakieś przymienie. Tam jest dużo. No. Regały na kasę. No. Nieczęsto się w sejfie jest. Z którego roku 97. Słuchajcie, ten hotel również skrywa niesamowitą zagadkę. Ona znajduje się tutaj za tymi drzwiami. Chcecie zobaczyć? Chodźcie. Panie Marek, jesteś gotowy? No jestem, jestem. Coś to wymyślił. O! Bez przejścia. No, miało być tak pięknie, wyszło jak zawsze. Proszę, pan idzie dalej.